Cześć, doktor Bilkiewicz. Witam na kanale Powieki. Ja jestem chirurgiem okuloplastycznym, czyli zajmuję się głównie operacjami w obrębie powiek. Dzisiaj będzie kilka słów na temat powiek i utraty masy ciała, czyli chudnięcia. Jedna z naszych pacjentek w tym tygodniu właśnie była w trakcie redukcji i odchudzania. Jeżeli macie do zgubienia niewielką ilość, no tam 5 kg na przykład, to można spokojnie zrobić powieki, nie czekając na to, aż zgubicie kilogramy. Natomiast jeżeli w Waszych planach jest takie konkretne odchudzenie się, czyli 20 kg, 30, uważam, że zdecydowanie lepiej jest poczekać, aż tą masę ciała zgubicie, ona się Wam ustabilizuje, to co ma opaść, opadnie. Bo tak będzie, jeżeli tracicie tkankę podskórną, tkanki opadają, te inne, skóra opadnie. I dopiero wtedy robić powieki, bo może zdarzyć się tak, że będąc jeszcze tymi okrąglejszymi, operuję Wam powieki, ale okaże się, że po utracie masy ciała, czyli tych 20 kg czy 30, te powieki z powrotem wiszą. Tak może być. Więc żeby uniknąć rozczarowania zabiegiem, jak również żeby go nie powtarzać, lepiej jest najpierw się odchudzić, ustabilizować tą masę ciała, a następnie dopiero zrobić powieki. Oczywiście odchudzanie przede mną. Ja tutaj teraz będę pokazywać swoją przemianę. Mam nadzieję, że mi się uda, bo do przyszłego roku zamierzam troszeczkę bardziej o siebie zadbać, kondycję zbudować. Trochę COVID mi niestety tą kondycję zabrał. Jeśli macie jakieś skuteczne sposoby na odchudzanie bądź jakieś triki, bądź dobre słowo dla mnie, to zachęcam do komentarzy. Dziękuję.